Cześć, witam na kolejnym rozpakowaniu paczuszki prosto z AliExpress. Tym razem będzie to pendrive nośnik pamięci. Jak wiemy, w Chinach tego nie powinniśmy w sumie kupować, ze względu na to, że Chińczycy bardzo często lubią oszukiwać przy takich zakupach. Po prostu bywa bardzo często tak, że pojemność się nie zgadza, szybkość zapisu nie jest ta, która była deklarowana. Czyli z tym jest różnie. To jest zakup bardzo dużego ryzyka. Ja to oczywiście za chwilę sprawdzę. Sam pendrive w postaci pocisku naboju wygląda w ten oto sposób. Widzimy, można go też przyczepić, nie wiem, do spodni czy do czegoś tam, kto chce, jakiś karabinek jest. Mamy tu końcóweczkę ładnie USB tradycyjną. Kolor taki złoty tego pocisku jest. Tak wygląda w całości. No taki nietuzinkowy wygląd, to jest na plus w tym wypadku. Ten pendrive kosztował 7 dolarów i 50 kilka centów wraz z przesyłką, czyli to wychodzi jakieś 27 zł. Czyli w tej cenie takie niemarkowe pendrive'y, podobne zresztą do tego, raczej może nie z wyglądu, ale podobnego pochodzenia, można w Polsce kupić też w podobnych cenach, plus przesyłka, czy doliczyć. No niestety w Polsce niestety przesyłki są płatne zazwyczaj. Na AliExpress czy też innych chińskich sklepach mamy to już wliczone w cenę. Za chwilę zrobię test tego nośnika pamięci, czy on faktycznie ma te 32 GB deklarowane, czy to jest może tylko 8, i zobaczymy, jaki zapis jest szybki odczyt, czy tu coś było pokombinowane. Dziękuję bardzo. W celu sprawdzenia naszego pendrive'a odpalamy program H2 Test W. Wybieramy w nim lokalizację naszego dysku wymiennego. Będzie to kolejna wolna litera. Klikamy sobie OK. W następnym kroku nie zmieniamy badanej pojemności, bo badamy ją w całości. Dajemy weryfikację i pojawi nam się okno z logiem z zapisu badania. Później wynik tego logu skopiujemy sobie jako dowód na AliExpress. Spojrzę, jeżeli będzie coś nie tak. Jeżeli wynik się pojawi na szarym tle, tak jak teraz, będzie wszystko ok. Jeżeli to tło się zrobi różowe, tak jak teraz widzimy, są błędy. Już widzimy, że dysk ma zaniżoną pojemność 7,2 GB. Szybkość zapisu jest jeszcze tolerowalna. Tutaj idzie to pominąć. Ale my będziemy w spór z powodu nieprawidłowej pojemności. Niezgodnej z opisem kupiliśmy 32 GB, otrzymaliśmy 7,2 czy 8 w zaokrągleniu. Robimy spór, pełen zwrot. Chińczyk będzie chciał nas zwrócić częściowo, czyli 2 dolary. Nie zgadzamy się, żądamy pełnego zwrotu. Eskalujemy spór i w dowód właśnie wklejemy logi z tego plus screeny. Mamy darmowy pendrive. Skończy się to sukcesem, pełnym zwrotem dla nas. Dziękuję.